Musimy uważać, że nam się broń nie przegrzała, ale także musimy uważać na łódź, aby nam się nie spsuła. Oj, 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 nieładnie. Ostatnio w tym miejscu mniej więcej, jak nagrywałam, to powiedziałam, że podejrzewam, że Max i Fabiana będą mieli romans. No i zobaczymy, czy to, co mówię, to będzie prawdą. No, gincie. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. O, dzięki Bogu nie trafił. No. Mamy już połowę życia łodzi. Aha! O, dzięki Bogu. Dobra. A, granat teraz. Granada! Fajnie widać dziury po kulach w łodzi. Ogólnie tutaj bardzo ładna jest grafika, bardzo ładnie jest to wszystko odwzorowane. Znaczy, bardzo realistycznie wygląda, nie jest ten. Tak samo jak na przykład chodzenie po schodach. W innych grach chodzenie po schodach wygląda tak, że postać wkłada stopę w schody. Po prostu sam środek schoda postać wkłada stopę, a w Maxie to jest lepiej odwzorowany i po prostu widać, jak on kładzie stopy na stopniach. No. Teraz ich tu zabijamy. To jest dość trudny etap. Strzelam do tego dziadostwa. No. Teraz możemy być spokojni, bo im się tam wszystko popali. Okej, i zaraz im to wybuchnie. No i bum. Pięknie. Pokładał w niego tyle wiary. Pokładał w niego tyle wiary. A kolejni, jak ja ich nie znoszę. Bum. Bum. Ja nie wiem, jakim cudem ja ich teraz potrafię tak ściągać świetnie. Okej, ten jest pusty. Teraz ty. Kot mi... Znowu próbuj... Dobra. Nie. Kot mi znowu próbuje wejść. Chyba w tym samym momencie, co ostatnio mi próbował wejść. Siedzenia są przypadłe. Dopiero teraz zauważyłam. Dobra, idziemy dalej. Bum, nie ma ich. Zabierz ją! Mój brat męczy kota i podkłada go pod klamkę. Sekunda! Okej, wracamy. Nakarmiłam tego potwora. Przy okazji sprawdziłam, jak się nagrywa. Nagrywa się całkiem nieźle. Więc wracamy. No. Okej. Dobra, trochę mi dźwięki wyłączyło. Bo sobie alt-taba. Wyalt-tabowałam grę.
ale już wszystko wróciło do normy. Zapomniałam, że tu nie ma przeładowania, a ja próbuję przeładowywać. No. R-kę klikam. Okej. Okay. Jak ładnie, trzech. Okej. Passos. A myślisz, że co innego robię? Okej. Okay. Ci kolesie padli. Trochę mu się bandaż rozwiązał. No, rozwalamy ich wszystkich. I teraz łódź jest za nimi. Ostatnio mi tutaj łódź rozwalili. Musiałam od nowa ją grać. Oj. Może nie od samego początku, ale i tak musiałam pewien etap przejść cały. Jesteśmy kaskaderami! A Max jest samobójcą. No i znowu zostało dwóch. Ostatnim razem też zabiłam wszystkich, tylko dwóch zostało. Passos! Try it, man. Shit. Fabiana had slipped through my fingers for a second time. Another habit I didn't want or need. It's close. We almost had her. Damn. I don't think we ever had much of a chance. No one told us they had an entire goddamn army. I don't think anybody knew. Crazy shit. Yeah. It's all crazy, pal. Non-stop insanity. Thought I left all this shit behind. Easy gig, you said. What a fool I was to get involved in this madness. Też tak wstaję. Już wstała. Hey Max, what is it with you in interior design? Huh? You really know how to give a place a great lived-in feel, huh? This is beautiful. Fuck off with the fucking wisecracks. Really? I'm not in the mood. Max nigdy nie jest w nastroju. Boss wants to see us. So let's go. Come on. Chapter 6. Oh, give me a second. I'm not feeling so good. Bon dia. El
Vocês estão aí? O que, que o senhor acha? Claro que sim. E o senhor bem pontual, não? Tudo bem. Ah. You fucking pair of clowns! I'm sorry, sir. We risked our lives several times over trying to save... I know. I just wish I knew what was happening and why. Yes. Who has it in for our family? I mean, just because we are rich and happy, is that a good reason to hate us? I do a lot of good in this town. A lot! This is hell for me. As I told you yesterday, when I get Fabiana back, I think I will move us to Miami or Geneva. It feels like nothing good can come from living in Sao Paulo right now. I hope you're not giving up on our city, Senor Branco. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when father died. Father had a heart attack visiting a brothel. Yeah, it was humiliating and embarrassing for sure. Now this is different. This is the Emperor. Well, she's not dead. Maybe we'll be lucky and get her back safe soon. I can almost guarantee it. If you do as I ask. Maybe. Be strong, brother. For your wife. I know this has been tough on you. But things will get better. For all of us. Hmm? Marcelo, pasos in my helicopter. This way. Sure. Mr. Becker? Senor? Let us give you a ride. Bom. Até logo, senhor. And may I say, you would be best served se contratar profissionais e não esses amadores pés de chinelo. Goodbye, Mr. Becker. Até logo, Sr. Branco. I had so many plans, Max. Didn't we all? I was born into great fortune. Sometimes it feels like I have done nothing apart from being a rich man in a poor country. The men I talk to, they only see money, not my wife. I am not naive. She does not love me for my body. Well, despite your good fortune, you're still a decent man. Am I? I don't know. I try to be. Maybe I'm just another rich fool, just like the rest of my friends. Com licença. Tem uma ligação para o senhor, um policial chamado Senhor da Silva. Diga que eu ligo mais tarde. Sim. Another bent cop wanting a pension contribution. Do you think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies? Look at me. I'm a mess. Max jest w gorszym stanie. Deus. Sim, pode entrar! Senhor, temos problema. O sistema de segurança foi desativado. I can see that. We got men entering the building, and the office won't lock down. Posso? Claro que pode. It's not working. There's a way to reboot the system. If I can get to the server room, I should be able to get everything back online. Strange. You pay a couple million dollars, and you expect to push a button to be able to make all your problems go away. Got with some useless junk and a bit of false confidence. I'm done, Max. Sir, let us handle this. You stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me. Let's go. I should be able to override the system if I could just get to the server room. What's going on? Nothing to worry about. Everything's fine. Get down behind the desk. Now, both of you. Nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku, a teraz schowajcie się za biurkiem. Oj, oj, oj! Nie jest najlepiej. No, zabijmy ich. Dobra, Dora, stop. To już jest chyba punkt kontrolny, tak mi się wydaje. Aha, ha, ha, ha. Tam jest. Jest normalny pistolet. Jakieś pseudo-uzi gówno. Naprawdę nie lubię tej broni. No. Dobra, tych gości mamy z głowy. Max! To jest chyba pierwszy punkt kontrolny. Por que não posso ficar aqui com você debaixo da mesa? Let's go, come on! Okay, I'm coming! Zamknij z dwóch stron. Come on!
The real security guards had been run off, paid off, or bumped off. That left us. It wasn't a fantastically comforting thought. Dobra. W tym momencie skończę. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Na razie.